Psalm 91 o Bożej opiece. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ani moru, co niszczy w południe. Choć 1000 spadnie u Twego boku i 10 tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom, albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga się nie przybliży do Twego namiotu, bo swoim aniołom nakazał w Twej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, alba i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przygnął do mnie. Osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Maria, Maria, solo Shaleva, dole pedo, Santa Maria, periosela, Adonai, periosele pedo, Adonai. Jest taka opowieść, że w czasie II wojny światowej żołnierze, którzy zjadł, odmawiali każdego dnia ten sam. Wszyscy przeżyli.